Marbetville. W XXI wieku siarka przestaje być towarem, a staje się uciążliwym odpadem przemysłowym. Dzieje się tak za sprawą restrykcyjnych norm środowiskowych, które zmuszają koncerny paliwowe do produkcji bezsiarkowych olejów napędowych. Poza zasięgiem naszych oczu w wielu krajach na całym świecie rosną prawdziwe góry odpadowej siarki, która stanowi dziś poważne zagrożenie dla środowiska. Polskiej firmie Marbetville udało się opracować technologię, która zamienia niebezpieczne odpady przemysłowe na ekologiczne i użyteczne produkty dla infrastruktury drogowej i kolejowej. Marbetville jest firmą innowacyjną, która od 10 lat rozwija technologie oparte na zmodyfikowanej siarce. Dotychczas opracowaliśmy kilkadziesiąt technologii, które zostały opatentowane na całym świecie. Technologia Sultech służy do stabilizacji odpadów niebezpiecznych, takich jak arsen, ołów, rtęć i ich zestalania na użyteczne produkty. W procesie stabilizacji i zestalania odpadów wykorzystywane jest spoiwo siarkowe Sulcem. To substancja stała o barwie jasnego brązu i lekkim zapachu siarki. Na bazie Sulcemu powstają wszystkie finalne produkty firmy Marbetville. Zakład produkcyjny spółki jest ulokowany w Gliwicach. Proces technologiczny zaczyna się od cysterny kolejowej, którą przywożona jest siarka. Jest ona przepompowywana do reaktorów, w których dodawane są modyfikatory. W określonej temperaturze powstaje spoiwo, polimer siarkowy, który jest zlewany na stalową taśmę. Na nim następuje krystalizacja. Zestalone spoiwo Sulcem jest płatkowane, magazynowane, a następnie wykorzystywane w dalszej produkcji. Polimerobeton Sultech, zawierający odpady, jest doskonałym tworzywem termoplastycznym, z którego można formować dowolne kształty. Produkty z betonów siarkowych mają atesty higieniczne. Systemy odwodnieniowe, płyty przeciwpowodziowe, elementy studzienek kanalizacyjnych, płyty drogowe, elementy dróg i autostrad, obciążniki trakcji kolejowych – to tylko mały wycinek zastosowania betonów siarkowych od Marbetville. Jako pierwsi w Europie wprowadziliśmy na rynek betony siarkowe, a od 2002 roku dostarczamy nasze wyroby dla polskiej kolei i na polskie drogi. Marbetville buduje nową gałąź przemysłu, która w niedługim czasie stworzy tysiące nowych miejsc pracy.